byłam naprawdę jako dziecko bardzo niedobrą dziewczynką, choć pochodzącą z bardzo dobrej rodziny, więc nie wiem skąd to się wzięło. Imponowały mi rzeczywiście mecze, całe to takie no niezbyt grzeczne towarzystwo, jeżeli chodzi o kibiców. Miałam samych takich kolegów, czego oczywiście, nie wiem, nie wypieram się, pozdrawiam wszystkich i jak zawsze się spotykam, z każdym porozmawiam, choć oczywiście trochę mi się środowisko zmieniło i nie była to pewnie najlepsza ścieżka dla 12-13-letniej dziewczynki, żeby biegać gdzieś między chłopakami w dresach, którzy się tylko myśleli o ustawkach gdzieś między blokami, ale wyszło mi to na dobre, ponieważ chyba chciałam im zaimponować, więc chyba dlatego poszłam na boks. No i dzięki temu się potoczyło moje życie, jak się potoczyło, bo gdybym się bawiła w tym czasie z koleżankami, to wątpię, bym kiedyś na ten boks trafiła. W podstawówce była sekcja boksu. W podstawówce, jak to brzmi w ogóle. Tak, byłam wtedy jeszcze w podstawówce, w ostatniej klasie. No i stwierdziłam, że to zobowiązuje tak takie towarzystwo, więc czemu nie, ja spróbuję. No i szybko towarzystwo oczywiście trochę wydoroślałam, zaczęłam nosić sukienki, a bok ze mną został na kolejnych ponad, teraz by było 12 lat już, gdybym dalej boksowała. W pewnym momencie też mi tak pochłonęły treningi, że już nie masz czasu na inne rzeczy, bo ja dość szybko się to wzięłam tak naprawdę profesjonalnie i starałam się poświęcać treningom, starałam się bardzo przykładać do tego i w tym momencie boks uczy też bardzo takiej pokory i boks uczy tego, że nie po to trenujemy, aby bić się gdzieś później na ulicach. Więc to też trochę zmieniło się oczywiście pogląd na to, co robią tamci ludzie i teraz, szczerze powiedziawszy, jak widzę kogokolwiek bijącego się na ulicy, to aż mnie ciarki przechodzą i uciekam od tego jak najdalej. Mnie to bardzo przeraża. Wiadomo, że te treningi nie były zbyt poważne, bo boks kobiet w Polsce już w ogóle nie istniał. Byłam młodą dziewczynką, więc też nie wiadomo było, co ze mną zrobić. Ale chodziłam z tym te treningi. Pierwszą walkę, myślę, stoczyłam po długim czasie, bo teraz tu się widzę, że wszystko bardzo szybko się rozwija. A ja miałam z 15 lat, jak stoczyłam pierwszy pojedynek. Później, mając tak 16 lat, już zaczęłam rzeczywiście regularnie jeździć po jakichś tam mistrzowskich imprezach i wtedy to już, myślę, że też mając mniej więcej 16 lat, zaczęło to się wszystko tak coraz bardziej robić profesjonalne. Myślałam już, że to jest to, czym ja się mogę dalej zajmować. Ta kariera zaczęła się z ogromną pompą, chyba dlatego, że wtedy nie było rzeczywiście w Polsce żadnej zawodowej pięściarki i po tej erze Iwony Guzowskiej, Agnieszki Rylik, no chyba śmiem powiedzieć, że to ja rozpoczęłam z powrotem starałam się jakoś odrodzić ten boks kobiet w Polsce i stąd też było to zainteresowanie. Był program w Meksyku, w którym brałam udział. Wiele lat temu w Stanach był emitowany program Contender, który był prowadzony przez Sylwestra Stallone, chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Były drużyny żółta i niebieska, oni sami walczyli. Ostatnia walka była Mistrzostwo Świata. I nasz program Reto de Campeonas, który miał zmienić nazwę Todas contra Mexico, był na tej samej zasadzie. Todas contra Mexico, czyli wszystkie kontra Meksyk. I była drużyna składająca się z reszty świata i drużyna składająca się tylko z Meksykanek. No i oczywiście byłam wreszcie świata, reprezentowałam Polskę. Byłam najmłodszą, tam zdecydowanie najmłodszą uczestniczką. Miałam lat 18 wtedy. 18 miesiąc, jak poleciałam do Meksyku. A reszta, no to tak, myślę, że kolejna najmłodsza miała 28, reszta po 30 parę, po parę dziesiąt, paręnaście walk zawodowych. Ta, z którą przegrałam, Irma Garcia, późniejsza mistrzyni świata w WBC. Więc myślę, że nie było się czego wstydzić tam, a spędziłam super czas. Mogłam przede wszystkim spędzić czas z cudownymi ludźmi, dość znanymi pięściarsko w Stanach Zjednoczonych. Więc lekcja życia, do tego cudowne przyjaźnie, które do teraz zostały. Naprawdę z dziewczynami mamy kontakt, dopinguję im, niektóre pozdobywały Mistrzostwa Świata. Piękna przygoda. Wróciłam z Meksyku w kwietniu, a zadebiutowałam na zawodowym ringu w połowie mniej więcej września na warszawskim Torwarze. Podpisałam kontrakt zawodowy z Tomkiem Babilońskim i rzeczywiście taki ciekawy debiut mi się trafił, bo to nie była mała gala, tylko była od razu gala na warszawskim Torwarze. Przyjechał Lennox Lewis jako gość specjalny i jakoś tak wyszło, że się nawet zaprzyjaźniłam z tym Lennoxem Lewisem. Mamy do tej pory świetny kontakt, to już też minęło ponad 5 lat. Nie ma sytuacji, żeby gdzieś tam żebyśmy nie pamiętali o sobie na świętach i tym. No oczywiście to nie jest kontakt, że dzwonimy do siebie codziennie, ale... Zadzwoń do Lennoxa teraz. Nie, słuchaj,
Możemy spróbować, jak skończymy, ale rzeczywiście staramy się ten kontakt, wiadomo, z każdym rokiem trochę to jest rzadszy kontakt, ale utrzymujemy, więc z Lenoxem pojechaliśmy też i do Krakowa, jakby to było wszystko organizowane przez Tomka Babilońskiego, więc ten debiut był naprawdę wymarzony. Pamiętam jeszcze, gala była pokazywana przez jedną z telewizji i to nie był Polsat. I Lennox, później zapytany w studiu, która walka podobała mu się najbardziej, powiedział, że moja. To już w ogóle po prostu, wiecie, lepszego debiutu nie mogłam sobie wyobrazić. Po moim ostatnim pojedynku zawodowym musiałam napisać maturę. Stwierdziłam, że czas najwyższy się za nią wziąć, a to był marzec. Matury mamy w maju, więc stwierdziłam, że rzeczywiście te 2 miesiące mi się przydadzą. Później rozstałam się promotorsko z Tomkiem Babilońskim i okazało się, że chyba nie jest aż tak łatwo, jak myślałam, że będzie, kiedy zakończymy tę współpracę. Zakończyliśmy współpracę w różnych okolicznościach, nie do końca przyjemnych pewnie. I chciałam wrócić, oczywiście, że chciałam. Pomagało mi paru sponsorów, ale później przyszedł Polsat i stwierdziłam, że może to jest ta droga, którą bym chciała podążać. Wybrałam. Nigdy się pewnie nie przekonamy już, co by było, gdybym została w boksie. To nie było fajno, to nie był dobry okres naprawdę jeszcze dla polskiego boksu kobiet, bo mimo, że było fajnie, ale to jeszcze nie było to, że wszyscy się aż tak zachwycali boksem kobiet, że wszyscy chcieli to pokazywać. Kiedy przyszłam do pracy, 2 tygodnie później mi dali mikrofon i powiedzieli, jedź i zrób wszystkie możliwe wywiady na KSW, na Torwarze. Pamiętam, chyba walczył na Stula w walce wieczoru. Ja kompletnie nie miałam pojęcia. Pamiętam, w ogóle operator mówił jakieś najprostsze rzeczy, ja w ogóle, przepraszam, tutaj pracuję 2 tygodnie, ja w życiu nie trzymałam mikrofonu w dłoni. Więc to było fajne, miało swoje plusy, ponieważ to była taka spontaniczność. Ja kompletnie nie wiedziałam, jak to się robi, nie wiedziałam, jak zadawać pytania, jak modulować te pytania, jak zrobić tak, żeby nie zaliczyć żadnej wtopy. Więc to miało swoje plusy, bo to było takie niewinne, fajne, wszystko spontaniczne. Teraz z biegiem czasu oczywiście staram się być w tym wszystkim bardziej profesjonalna. Dzięki temu, że sama boksowałam długo, miałam coś, czego nie ma żaden student dziennikarstwa idący do telewizji, czyli miałam doświadczenie i ogromne znajomości. Ja naprawdę wiem, o czym ja mówię, kiedy rozmawiam z pięściarzami, dzięki czemu trochę mi się, myślę, łatwiej rozmawia niż niektórym, którzy przychodzą, nie mówię do Polsatu, bo tutaj u nas takich nie ma, ale czasami sami śledzimy, prawda, gdzieś tam na różnych kanałach jakieś rozmowy i widać, że ewidentnie ktoś nie wie, o czym chce z tym pięściarzem rozmawiać. Więc z pięściarzami się rozmawia różnie. No, oczywiście sami wiecie doskonale, że są tacy, którzy mówią tylko tak, nie. I to jest naprawdę ciężkie, ponieważ po walce jeszcze jest pół biedy i to jest na żywo i każdy może sobie sam ocenić ten wywiad, każdy widzi, ale kiedy masz zrobić materiał 4-minutowy o pięściarzu, który odpowiada ci tylko tak, nie, to uwierzcie mi, to jest katorga. Tak naprawdę powrót do świata internetu, czyli przede wszystkim reaktywacja konta na Facebooku, chyba nie miała jakiegoś drugiego dnia, chociaż z dniem 2 stycznia, i nie było to postanowienie noworoczne, wróciłam do treningu. Tym jest też powodowany powrót do tego świata internetu, ponieważ nie czuję się na tyle osobą mocną w telewizji, żeby mieć swój fanpage jako dziennikarka, to jest jeszcze, to na pewno nie jest ten poziom, ale czuję się na tyle, żeby mieć swój fanpage jako pięściarka była lub robię uprawiająca wciąż ten sport i staram się tam przede wszystkim figurować jako pięściarka, więc powrót na Facebooka, na fanpage, na Instagramy wiązał się z powrotem do sportu, co było chyba najlepszą decyzją moich ostatnich miesięcy, może lat, nie wiem. Jest cudownie. No tak, wygląda to, wiem, że trochę komicznie, aczkolwiek po 12 latach boksów na stare lata zechciało mi się kopać, więc jeszcze chwila i się nauczę. Wiem, że wygląda to na razie źle, ale dziewczyny, strzeżcie się. Kiedy wróciłam do treningów, czyli bardzo tak naprawdę niedawno, trochę ponad 2 miesiące temu, kiedy ktoś się mnie pytał o powrót na zawodowy ring, to ja od razu nie, w ogóle nie ma takiej opcji, w ogóle nie, na pewno nie dam się namówić, jakie obijanie. Po czym minęły te 2 miesiące i jak ktoś mnie pyta,
przepraszam Ciebie, mamo, bardzo, bardzo Cię przepraszam. To ja już nie potrafię powiedzieć tak definitywnie nie. Nie mówię tak, ale nie jest już tak, że nie, na pewno nie. Ciągnie trochę wilka do lasu. Naprawdę robiłam to kupę lat. I kiedy teraz już zaczynam na tych treningach wychodzić, czuję się przede wszystkim zupełnie inaczej, chociaż wciąż to wygląda komicznie i wiecie, jakieś takie szeroko rozstawione łokcie, czy takie podstawowe błędy bokserskie teraz popełniam. Czasami się czuję jak kompletny amator, bo po prostu są rzeczy, które przychodzą wraz ze wzrostem formy. Ale czuję już się o niebo lepiej i zaczynam się czuć coraz fajniej na tych treningach. Czyli co możemy powiedzieć? Ewa Piątkowska, wyzywam Cię na pojedynek na galie Polsat Boxing Night. Nie, pewnie nie. Ale tak, z Ewą rzeczywiście planujemy swoją walkę, nawet uprawiamy już trash talking, ale on jest tylko w prywatnych konwersacjach. Wiemy, że jesteś gotowa, no to ja jestem. Rzęsa, ciotka. Mam swoje rzęsy.